Panie Marszałku, Wysoka Izbo, według projektu przedłużone zostanie obowiązywanie na okres kolejnych 5 lat zastrzeżenia do artykułu 55 konwencji stambulskiej. W zastrzeżeniu tym Polska uznaje, że obowiązek wszczynania postępowania z urzędu nie dotyczy drobnych przestępstw. Takimi drobnymi przestępstwami są według kodeksu karnego występki naruszenia nietykalności cielesnej, które w Polsce jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Naruszenie nietykalności cielesnej to nic innego jak uderzenie, spoliczkowanie, kopnięcie, szarpanie, popychanie, przytrzymywanie czy ciągnięcie za włosy. To jest nic innego jak podstawowy katalog przemocy fizycznej w ramach przemocy domowej. Konwencja stambulska zobowiązuje nas do ścigania takich przestępstw z urzędu. Natomiast nie działa to w Polsce, bo Polska nie zmieniła tej sytuacji przez ostatnie 5 lat, zasłaniając się właśnie omawianym zastrzeżeniem. Stąd moje pytanie do ministra sprawiedliwości. Czy jest planowana jakakolwiek zmiana dostosowania przepisów polskiego prawa w tym zakresie do standardów konwencji stambulskiej? Czy też rząd dalej ma zamiar umywać ręce od zwalczania przemocy domowej? Bardzo